coraz szybsze tempo życia, więcej obowiązków, no i oczywiście mniej czasu na własne hobby. Tym z Was, którzy znajdują czas na to, żeby jednak wyjechać nad wodę, mocno gratuluję. Ja z długimi zasiadkami mam coraz większy kłopot. Nie bez przyczyny poruszam dzisiaj ten temat w Niezbędniku Wędkarza, bowiem skoro nad wodą przebywamy krócej, to być może warto zmienić taktykę. Krócej nęcimy, szybciej łowimy. Nad wodą jesteśmy na przykład 2 dni. Wyjeżdżając na 2, góra 3 dni nad wodę, zabieramy ze sobą zdecydowanie mniej rzeczy, a tym samym to wszystko może zmieścić się w mniejszym namiocie, na przykład w takim jak ten. To Broly New Dynasty od firmy Miwardi. Jego zaletą są niewielkie rozmiary i kompaktowe wnętrze. Namiot w kształcie parasola daje nam także szansę na rozbicie obozowiska w terenie z niewielką ilością miejsca na zasiadkę. Zobaczcie, jak sobie radzi Broly New Dynasty od firmy Miwardi. Namiot ten technologicznie niczym nie ustępuje swoim droższym odpowiednikom. Broly oparty jest na konstrukcji z 8 8 mm żeber z włókna szklanego. 4 z nich opierają się o podłoże, a pozostałe są połączone rurką wspierającą. Firma w swoich produktach stosuje sprawdzony materiał MTEK 410, który zapewnia świetną wytrzymałość i stabilność. Na wyposażeniu tego Broly znajduje się podłoga z trwałego PVC, 2 krótkie i 2 długie wkręcane podpórki Stormpole oraz zestaw szpilek. Namiot można także doposażyć w przedni panel. Zyskujemy dodatkową osłonę przedniego wejścia z 2 bocznymi oknami i trójwarstwowym panelem drzwiowym. To bardzo ciekawe rozwiązanie. Ścianę można przymocować na różne sposoby, zależnie od wysokości parasola. Tych z Was, którzy znają już dobrze produkty czeskiej firmy Miwardi, nie zaskoczą zamki wyposażone w świetniki chemiczne. To nieocenione, zwłaszcza na nocnych zasiadkach. Na koniec jeszcze podstawowe wymiary 220 x 250 x 145 cm, a jego długość transportowa to 180 cm, a wodoodporność to 10 000 mm słupa wody. W polskich sklepach internetowych namiot można już kupić od 880 zł, a przednia ściana jest do dostania już od 270 zł. Wydaje się, że ta propozycja skierowana jest do tych z Was, którzy z zmusu albo i z wygody zaczynają preferować krótsze, maksymalnie 2-3 dniowe zasiadki.